Witam wszystkich, w szczególności chciałam powitać naszych gości, panią Ewę Błasik, wdowę po generale Andrzeju Błasiku. Z rodziną oczywiście, przepraszam bardzo, z córką i synem. Proszę się pokazać. Panią Ewę Kochanowską, wdowę po panu doktorze, rzeczniku praw obywatelskich Januszu Kochanowskim i pana posła Adama Kwiatkowskiego. Brawo! Witamy wszystkich. Rajd Katyński, weteranów, friends. Wszystkich, którzy dzisiaj spotkali się tutaj z nami. Chcieliśmy powiedzieć, że jest to bardzo przykre, ale nie będzie dzisiaj odsłonięcia tej tablicy. Jest ona tutaj już kolejny raz wystawiana. Wcześniej czy później znajdzie się miejsce na tę tablicę. Wierzymy w to. Także chciałam powiedzieć, że my, Polonia, wiemy, że nie tylko w Polsce mamy pseudoprzyjaciół. Myślę, że będzie taki moment, kiedy ta tablica będzie mogła gdzieś znaleźć miejsce tutaj w pobliżu pomnika Katyńskiego. Jest to tablica, tak dla sprostowania, przywieziona przez prezydenta miasta Tarnowa ku czci mojego ojca i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. My musimy pamiętać zawsze o tych, którzy zginęli w katastrofie. Musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy zginęli 72 lata temu w bestialski sposób zamordowani w Katyniu i innych miejscach na rosyjskiej ziemi. Musimy pamiętać o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność Polski. Musimy walczyć teraz o wolność Polski. Widzimy, jak ciężko jest nawet na amerykańskiej ziemi walczyć o prawdę smoleńską. Ale nie poddamy się i ten tłum dzisiaj tutaj ludzi sam mówi za siebie, prawda? Żądamy prawdy. Żądamy prawdy. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie paniom i dzieciom pana generała, że i panu, panie pośle, że zawitaliście do Chicago. Mamy nadzieję, że przyjemnie spędzacie z nami czas. Wiemy, że jest to ciężki kawałek chleba. Te wspomnienia, wzruszenia, ale musimy wytrwać, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Dziękuję bardzo.
teraz poprosimy panią Agatę, żeby przeczytała. W imieniu klubów Gazety Polskiej, szczególnie naszego klubu tutaj, Chicago klubu Chicago 2, chciałam odczytać apel w drugą rocznicę zbrodni smoleńskiej. 2 lata temu Polska straciła połowę swojego przywództwa. Zginął prezydent, jego małżonka, zginęli generałowie, parlamentarzyści i szefowie największych instytucji państwowych. Zostaliśmy zranieni w sposób najbardziej bolesny. Śmierć przyszła znienacka, gwałtownie, poprzedzona straszną nienawiścią i podstępnym działaniem. Ból, który przeszył nasze serca, potęgowała pogarda okazywana poległym przez władze Rosji i rządzące w Polsce elity. Zniszczono i schowano dowody tragedii. Wyszydzano zmarłych, nie oszczędzając nawet ich rodzin. Zabitych chciano zabić po raz drugi, odbierając im dobre imię. To się jednak nie stało i nie udało. Opuszczeni przez własny rząd Polacy zaczęli się koncentrować wokół garstki dziennikarzy z Gazety Polskiej i Radia Maryja. Powstał potężny ruch społeczny, który walcząc o pamięć pomagał szukającym prawdy. Posłowie i naukowcy skupieni wokół Antoniego Macierewicza znaleźli dowody kłamstw i fałszerstw. Po kilkunastu miesiącach walki pękła zmowa milczenia i runęła spójna ściana medialno-polityczna zasłaniająca prawdę o katastrofie. Dzisiaj już wiemy, że śmierć przywództwa polskiego państwa nie była zwykłym wypadkiem. Przekonują się do tego miliony Polaków, a ta wiedza zaczyna docierać za granicę. Upór Polaków pomaga wyjaśnić zagadki tej tragedii, ale też odbiera skompromitowanej władzy legitymację do dalszych rządów. Zbliża się czas rozliczenia winnych. Polska zaczyna się odradzać. Powstaje wraz z tysiącami ludzi wychodzących na ulice, chcących wolności i prawdy. Tej tęsknoty nie zdołano w nas zabić. Nadchodzi polska wiosna. Ludzie budzą się z letargu i odrzucają kłamstwo. Dzisiaj jest nasz czas, czas wolnych ludzi. Rodzi się nowa Polska. Powstańmy na jej wołanie. Ja jestem wiceprezeską Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois. Drugą rocznicę tej straszliwej katastrofy chciałam w imieniu wszystkich członków Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, jak i własny, wyrazić wyrazy współczucia dla rodzin prezydenta Kaczyńskiego, jego żony, prezydenta Kaczorowskiego, dla rodzin pana Seweryna, który jest budowniczym tego pomnika, dla rodzin pani Kochanowskiej, jak i również dla rodziny pana generała Łasika. Proszę państwa, ta tragiczna śmierć nie poszła na marne, dlatego że na skutek tej strasznej katastrofy ludzie z całego świata dowiedzieli się o masakrze katyńskiej. Do tej pory to było jednak przemilczane. Po tej katastrofie ludzie wszędzie, i w Azji, i w Afryce, i w Ameryce, ludzie, normalni ludzie, obywatele poszczególnych krajów, kontynentów dowiedzieli się o tym. I tak jak kiedyś starano się ukryć prawdę o Katyniu, tak dzisiaj chce się ukryć prawdę o Smoleńsku. No cóż, historia kołem się toczy. Ale ponieważ historia kołem się toczy, to jestem przekonana, że prędzej czy później wyjdzie na wierzch prawda o Smoleńsku, tak jak wyszła na wierzch prawda o Katyniu. My musimy zrobić wszystko, bo to się im, tam wszystkim należy, żeby pomóc, aby ta prawda możliwie jak najwcześniej wyszła. Nie wróci ona życia tym, którzy tam polegli, ale na pewno pomoże zabliźnić rany ich rodzinom, jak również może pomoże połączyć Polaków w jedność, tam w Polsce i tutaj w Polonii. Tego wszystkim życzę. Życzę solidarności. Dziękuję.
Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem pragnę Państwu gorąco podziękować za to, że po prostu jesteście z nami, że czcicie tą pamięć, że jesteście niezłomnymi patriotami. Po prostu pamięć im się należy, a ojczyzna to przede wszystkim groby, pomniki, tablice. Ojczyzna to Polska, którą wy niezłomni patrioci na pewno, tak jak my, bardzo kochacie. Wsparcie jest nam bardzo potrzebne w dochodzeniu do tej prawdy. Szczególnie moja rodzina, moje dzieci, które tutaj są razem ze mną, razem z Państwem, tak wiele wycierpiały w Polsce, w ojczyźnie, której mój mąż tak wiernie służył przez całe 30 lat swojego życia. Jest mi ogromnie przykro mówić, że polskie władze zawiodły, zostawiły nas samych sobie. Dlatego tutaj na amerykańskiej ziemi szczególnie gorąco wszystkim Państwu dziękuję, że jesteście z nami i bądźcie z nami po wszystkie dni. Musimy zwyciężyć, póki my żyjemy. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałem wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić, bo o to bardzo prosił mnie pan prezes, premier Jarosław Kaczyński, który tutaj skierował do Państwa list, który już wczoraj czytałem i będę czytał go na późniejszych uroczystościach. On wie o tym, że jesteście z nami i bardzo Wam za to wszystkim dziękuję. W imieniu najbliższych świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Ja się chciałem do tych podziękowań dołączyć, bo to wsparcie, które my czujemy, a proszę mi wierzyć, że je czujemy i wiemy, że jesteście z nami, jest nam w tej chwili bardzo potrzebne. Dzisiaj jak oglądałem telewizję Trwam i widziałem to, co dzieje się w Warszawie, to właśnie takie spotkania jak to tutaj dzisiaj, takie spotkania jak to w Warszawie, one pokazują o tym, że się budzimy, pani Agato. Budzimy się jako Polska i myślę, że te wszystkie nasze wspólne działania, one doprowadzą do tego, o co wszyscy się modlimy i o to, na co wszyscy czekamy. I to będzie też takim znakiem, że to, co się stało ponad 2 lata temu, nie poszło na marne, bo to byłoby najgorsze. Także pamiętajmy o tych, którzy tego dnia służąc w Polsce zginęli, bo byli na służbie. Pamiętajmy, bo to tworzy naszą wspólną tożsamość, to tworzy naszą historię i to tworzy naszą siłę. I jestem przekonany, że zawsze w takich dniach jak ten dzisiejszy, jak te dni, które tutaj spędzamy, będziemy z Wami. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Zanim złożymy wiązanki kwiatów przed pomnikiem, prosiłbym siostrę Anię St. Ferdinand Church o modlitwę. Przede wszystkim misjonarkę Chrystusa Króla dla Polonii, czyli modlimy się codziennie za Polaków. Katyń, Kozielsk, Staszków, Starobielsk i ponad 100 innych obozów jenieckich, przejściowych, pracy, rozsianych na ziemi sowieckiej. Łzy, cierpienie, krew, opuszczenie. Od 10 kwietnia 2010 roku miejsca, którego nie można oddzielić od tych miejsc kaźni, to miejsce Smoleńsk. W litanii katyńskiej módlmy się za pomordowanych
na ziemi nieludzkiej rękami Sowietów, polskich patriotów, którzy oddali swe życie za prawdę i miłość do Polski. Niech polska krew nie będzie rozlana na darmo. Pamięć o nich niech na zawsze trwa w naszych sercach. Módlmy się w intencji naszej ojczyzny. Módlmy się o wierność Bogu, honorowi, o wierność ojczyźnie, a dla ofiar mordu o pokój w nowej ojczyźnie, ojczyźnie niebieskiej, gdzie nie będzie łez, nie będzie niesprawiedliwości. Litania katyńska. Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie, Panie. Nędzne strzępy oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę. Przez przyczynę Panny Najświętszej, Matki Boga Żywego, która od wieków zlewać raczyła na Polskę z jasnej góry, ostrej bramy, czy ze żydowskiej kalwarii strumienie łask swoich, błagamy Cię, Panie. Bardzo proszę, żebyśmy po każdym wezwaniu powtarzali, błagamy Cię, Panie. O moc cierpliwości i wytrwania, o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę, o opiekę Twą boską nad krajem zbezczeszczonym przez wrogów. Błagamy Cię, Panie. O dar wiary niezłomnej w tryumf Twego imienia. Błagamy Cię, Panie. O dar nadziei, że nikłymi siłami swemi potrafimy się przyczynić do tego tryumfu. Błagamy Cię, Panie. O dar miłości czynnej i żywej dla utręczonej ojczyzny. Błagamy Cię, Panie. O dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół. O Polskę wolną i niepodległą. O Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów. O Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych. O Polskę czystych rąk. O Polskę wzniosłych serc. O Polskę wielką, rządną i dobrą. O dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodów, a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Modlitwa ta została napisana przez jeńców wspólnie z księdzem podpułkownikiem Czesławem Wojtyniakiem, znaleziona podczas ekshumacji w Katyniu przy poroczniku Witoldzie Klarnerze z Warszawy. Wszystkich pomordowanych polecajmy w miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Polecajmy naszym modlitwom też wszystkich, którzy cierpią nieustannie z powodu tej wielkiej tragedii. Jesteśmy, kochani, z Wami, naprawdę. Za wszystkie rodziny, za przyjaciół, za tych, którzy płaczą nie zawsze na zewnątrz, czasami w sercu. Prośmy o siłę. Prośmy przez orędownictwo Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz złożymy wiązanki kwiatów, tylko prosiłbym tak, żeby oczywiście goście honorowi z Polski pierwszy i jak zejdzie pierwsza para, to po prostu wchodzi druga, żeby tutaj wszyscy nie wchodzili na pomnik. Także po kolei proszę.
Nie, 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 nie